Dziś zabiorę Was do miejsca, które według naukowców wydziela potężne, silne promieniowanie, które zakłóca pracę urządzeń elektromagnetycznych, a niekiedy nawet przestawia wskazówki zegarków. Podobno nie sposób użyć tu kompasu, a bywa, że ludzie pozostający tutaj nieco dłużej miewają zakłócenia równowagi, a nawet jaźni. Zapraszam. Cześć kochani, w tym odcinku przeniesiemy się na północ naszego kraju, czyli w okolice Koszalina, gdzie w odległości mniej więcej 20 km od Koszalina znajduje się mała miejscowość Grzybnica, a w niej, w zasadzie w lasach ją otaczających, znajduje się rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi. Żeby się tam dostać, trzeba jechać krajową 11 i wypatrywać znaku Kamienne Kręgi, a następnie drogą leśną dojechać do tego urokliwego miejsca. Uroczysko leśne Kamienne Kręgi zajmuje powierzchnię około 3 hektarów. Pomiędzy drzewami na polanach znajdziemy kilkanaście mniejszych i większych kamiennych kręgów. Część z nich to kamień centralny plus wydzielone dookoła krąg z pionowych kamieni. Inne to bruki kamienne, będące świadkiem pamięci o pochowanych tu osobach. Według badań ustalono, że zwoływano tutaj wiece i grzebano zmarłych w ciągu około 150 lat, a więc w ciągu życia prawie 5 pokoleń. Obrzędy te datowane są mniej więcej na lata około 70 do 200 roku naszej ery, czyli przełom I i II wieku. Te kręgi kamienne, słuchajcie, w Lesie Grzybnickim zostały odkryte w kwietniu 1974 roku, a dawna nazwa ludowa tego miejsca to cmentarz żydowski, ale tu akurat nie ma żadnego powiązania, gdyż żaden Kirkut tutaj nie istniał. Archeolodzy przyznają, że nurtuje ich ta zagadka, w jaki sposób te kamienne konstrukcje, charakterystyczne przecież dla tradycji ludów skandynawskich, znalazły się właśnie tutaj, na Pomorzu. Struktura kamienia i jakość jego obróbki każe przypuszczać, że został on przeniesiony z innych terenów. Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, iż na tych terenach jeszcze przed końcem I wieku naszej ery pojawili się Goci, czyli lud wywodzący się z mitycznej wyspy Skandza, skąd wyruszyli w poszukiwaniu swojej nowej ojczyzny. Goci chwilowo zatrzymali się, jak widać, na terenie środkowego Pomorza, a w Lesie Grzybnickim zachowało się 5 kamiennych kręgów. Najbardziej interesująca dla radiestetów jest energia emitowana z poszczególnych kamiennych kręgów. Choć może wydawać się to nieprawdopodobnie, niektórzy twierdzą, że kamienie spod Grzybnicy pulsują ciepłem, światłem i szczególnym rodzajem siły magnetycznej. Liczni obserwatorzy i badacze potwierdzają, że centralny kamień w kręgu oznaczonego przez radiestetów rzymską jedynką i usytuowanym w linii prostej od parkingu jest ciepły, bez względu na warunki otoczenia. Radiesteci mówią, że obszar ten emituje intensywne czerwone światło, a przebywające tam osoby często odczuwają niepokój, a nawet strach. Wizjonerzy podkreślają, że takie miejsca, wydzielone spośród kamiennych kręgów, tchną atmosferą cierpienia i ofiary.
unosi się tam także silne promieniowanie, które zakłóca pracę urządzeń elektromagnetycznych. Nie sposób tutaj podobno używać kompasu, a bywa, że ludzie pozostający nieco dłużej w tym miejscu miewają zakłócenia równowagi, a nawet jaźni. Ja osobiście przebywałem tam ponad 2 godziny, chodząc po wszystkich kręgach, latając dronem i tak dalej. Osobiście nie odczułem żadnej energii pozytywnej bądź negatywnej. Baterie nie rozładowywały się szybciej, telefony nie głupiały, zdjęcia jakoś tam powychodziły. Natomiast coś tam musi być, skoro ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. No ale cóż, będziecie w tamtych okolicach, podjedźcie, zobaczcie, pochodźcie. Być może i wy będziecie mieli jakieś wrażenia z tego miejsca i sami doświadczycie na własnej skórze tych tajemniczych i magicznych mocy. Cześć.